Tak, szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Jesteśmy w Grudziądzu dzisiaj w moim biurze poselskim i chciałbym w tym biurze zaapelować. Najpierw zaapelować do pana prezydenta miasta Grudziądza i do radnych miasta Grudziądza o to, aby wycofali się z podwyżki za odpady komunalne, z podwyżki za śmieci, którą zaserwowali od maja mieszkańcom swojego miasta. Argumenty, które przytaczają radni koalicji rządzącej, są w mojej ocenie absolutnie nietrafione i są niewystarczające do tego, żeby taką podwyżkę w mieście przeprowadzić. Oczywiście, jak się źle zarządza miastem, to najłatwiej obarczyć tym ludzi i obarczyć ich podwyżkami. To, co podnoszą radni koalicyjni w tym mieście, to najczęstsze argumenty spychania odpowiedzialności na rząd. Czyli mówienie, że a ustawa jest taka w Polsce dotycząca śmieci, a rozporządzenie jest takie dotyczące śmieci. Powstaje pytanie, czy w mieście Toruniu na przykład, czy w gminie Grudziądz, czy w gminach tutaj ościennych nie obowiązuje ustawa i rozporządzenia z Ministerstwa Klimatu czy z Ministerstwa Środowiska dotyczące śmieci. Ja odbyłem bardzo długą rozmowę z panem wiceministrem Jackiem Ozdobą, który jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami w Polsce i absolutnie odrzuca te argumenty. Jak to jest, że w Toruniu może kosztować 15 zł, a w Grudziądzu 28? W gminie Grudziądz 20 zł. Oczywiście jest różna specyfika miast, są podpisane różne umowy, w różne miejsca są oddawane te śmieci. Natomiast aż tak drastyczna różnica między Toruniem a Grudziądzem jest niepokojąca. Jeszcze w czasie pandemii, kiedy rzeczywiście obywatele mają problemy z wieloma czynnikami, wszystko jest utrudnione, serwuje się im jeszcze podwyżki. Do tego dochodzi kolejna kwestia, która mnie martwi, którą wiem tutaj od mieszkańców Grudziądza, bo na dyżurach, które tu przeprowadzam, słyszę o tych sprawach. To są kwestie, powiedzmy, napompowania samorządów spółek komunalnych zwiększonymi zarządami, liczbą ludzi. Nowe stanowiska dyrektorskie, czyli co za tym idzie, wzrost wynagrodzeń. Czyli płaci się więcej ludziom, niekoniecznie z miasta Grudziądza zatrudnianym. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, żeby z Grudziądza zatrudniać, ale płaci się ludziom ze swojego środowiska więcej pieniędzy, ale obywateli obarcza się wyższymi opłatami. Także te argumenty merytoryczne, te argumenty, które tutaj Koalicja Obywatelska podnosi, w mojej ocenie nie są wystarczające i naprawdę apeluję do władarzy miasta, aby wycofali się, aby Rada Miasta przemyślała, czy nie szukać oszczędności w innych miejscach, w budżetach na marketing, w gigantycznych budżetach, o czym zaraz powiem, na obsługę prawną, a nie obarczać ludźmi. Cieszę się, że w mieście postawiono przyczepy z wizerunkami radnych, którzy głosowali za podwyżką. 40% podwyżką w mieście i nie wiem, czy im powieka zadrgnęła. Cieszę się, bo obywatele mają prawo i powinni wiedzieć, jak jest zarządzane miasto. Bo w kampanii było tyle obietnic, tyle jest pretensji do rządu wielokrotnie, ale ja jako poseł, gdzie Grudziądz leży mi szczególnie na sercu, jestem od tego, aby bronić interesu obywateli i patrzeć władzy na rękę. Apeluję jeszcze raz do pana prezydenta, by się wycofał z tej podwyżki, żeby przemyślał. Pewnie niedługo będą pracować nad przyszłorocznym budżetem miasta. Refleksja w każdym momencie może nastąpić. Oczywiście pewne umowy są już zobowiązania podpisywane, ale wszystkie działania jeszcze tutaj, czy wiele działań jeszcze jest tutaj możliwych, żeby poprawić los obywateli. I kolejna rzecz, którą powiedziałem, to chciałbym zapytać pana prezydenta, bo wiem tutaj od radnych, od mieszkańców miasta, że niepokoi ich gigantyczne, ich zdaniem, kwoty,
przeznaczone dla kancelarii prawnej, jednej kancelarii prawnej, która obsługuje bardzo dużo podmiotów w Grudziądzu, która otrzymuje bardzo duże środki w tym jakże zadłużonym mieście, gdzie finanse, każde tutaj, każda złotówka jest bardzo potrzebna, żeby podnieść to miasto. Tymczasem płaci się nieporównywalnie większe środki do tego, co pewnie potrzeba, albo do tego, co w porównywalnych miastach się płaci. Chciałbym zapytać pana prezydenta i pana posła Platformy Obywatelskiej, pana posła Szymańskiego, który wielokrotnie sprawdza transparentność władzy, czy te wydatki są naprawdę potrzebne i co najważniejsze, żeby pokazali, ile Urząd Miasta, ile spółki miejskie płacą za obsługę prawną kancelarii prawniczej i za jakie czynności, czym ta kancelaria się zajmuje. Dzisiaj jest czas, żeby pokazywać papiery na stół, nie chować się za jakimiś unikami prawnymi i radnym miasta nie udzielać takich informacji w pełni albo w ogóle. To jest dla mnie skandaliczna sytuacja i wzywam pana posła Szymańskiego, który tak krzyczy często o demokracji, o transparentności, o przejrzystości, aby zaapelował też do pana prezydenta i do swoich radnych, których ma, żeby pokazali dokumenty i żeby uzasadnili te wydatki, które moim zdaniem są gigantyczne, horrendalne i budzą niepokój tutaj radnych i mieszkańców. Dziękuję bardzo.